Dzisiejszy odcinek zawdzięczamy mojej matce, która pewnego dnia z okazji jakiegoś mojego święta powiedziała: synu, może ci kupię ergometr wioślarski. Co jest ze mną nie tak, mamo? Dlaczego chcesz mi kupić ergometr wioślarski? Zapytałem i szybko doszedłem do wniosku, że ona sama chciałaby mieć ergometr wioślarski, w związku z czym postanowiła, że kupi go mnie. To już wiem, dlaczego nie umiem robić prezentów. Natomiast ja mieszkam w mieszkaniu. Mimo że prawdopodobnie kiedy ono powstawało, to deweloper nazywał je apartamentem, tak jak te 19-metrowe pomieszczenia, które ludzie wynajmują i kupują, żeby w nich zamieszkać. To jest chyba niezgodne z prawem. Moje jest nieco większe, ale nadal, wsadzając tam ergometr wioślarski, zajmę bardzo dużo miejsca. A wiadomo, jak to jest z takimi urządzeniami w domu. One są używane dwa razy, a następnie są bardzo nieporęcznymi wieszakami na ciuchy. I wiem, że są takie ergometry, które można postawić w pionie, oprzeć o ścianę i wtedy one zajmują mniej miejsca, ale nadal nie jest to idealna rzecz. W ogóle, czy ja potrzebuję ergometru wioślarskiego? Oczywiście, że nie. Czasami, raz na 100 lat na siłowni usiądę sobie na takim ergometrze, 15 minut się przepłynę, koniec. Ale kiedy pojawił się składany ergometr wioślarski, a właściwie propozycja przetestowania takiego, stwierdziłem: dobra, udowodnię matce, że taki ergometr też nie ma sensu. Ale najpierw będę musiał udowodnić całemu światu, że nie potrafię go złożyć, bo on przyszedł... Że nie potrafię go rozłożyć, bo on przyszedł złożony w parce. Oczywiście z kij. Tutaj już nie będzie tak pięknie, jeżeli chodzi o dźwięk. Mam nadzieję, że to przeżyjecie. Zastosuję tutaj metodę hybrydową, to znaczy odłożę ją, że niby nie czytam, ale potem zorientuję się, że jednak muszę i wtedy po nią sięgnę. Czy to jest ciężkie? Dla wszystkich, którzy teraz mówią: o nie, to pudło mogło być jeszcze użyte tyle razy, moim zdaniem do spania świetnie się będzie nadawało. Więc to nie jest tak, że kończy się życie tego pudła, bo je rozciąłem. Po prostu zrobiłem z niego łoże. Ale nie o tym jest myśl. Chyba wiem. Ale śmiesznie. Ale wcale nie tak bardzo. Bo to muszę zabrać stąd. To nie powinno być super trudne. No to mi się trochę nie podoba, to jest trochę jak to łączenie na zjeżdżalniach, takich gorszych zjeżdżalniach w parkach wodnych, gdzie sobie można zepsuć gacie. I tu nawet po chińsku mam trzymać ręce bezpieczne. Tu też mam trzymać ręce bezpieczne. Jezu, czy to jest... Aha. Wow. Chyba trzeba baterię wsadzić. Świetnie to zrobione jest. A i to jest po prostu reset. I co? A tu się... O nie, czyli jednak trzeba podłączyć do tego telefon. Nie ma bata. No, tutaj oceny są takie, że ściągam tę aplikację bez wahania. Już wiem, że sprzedałem Chińczykom swoje dane. Teraz musimy tylko dodać... Aha. No ale zaraz, to... To tutaj nie ma mojego urządzenia. Może jednak ta instrukcja? O, w instrukcji jest absolutnie nic napisane na ten temat. Sytuacja wygląda tak, że ta aplikacja będzie działać kiedyś, ale ponieważ ten wioślarz jest projektem kickstarterowym i mam go chyba przedprodukcyjnie czy cokolwiek, no to ja nie jestem w stanie ściągnąć tej aplikacji. Być może istnieje jakaś przedpremierowa, ale państwo z tej firmy Kingsmith nam jeszcze jej nie wysłali, więc w ramach rekompensaty chciałem wam pokazać, że to można przesuwać, bo tam są kółka z przodu.
Sprawdzę też, czy można to stawiać w pionie. O, można. I w pionie jak się postawi, to jeszcze można... I wtedy jest tak. No nie, to nie jest dobre. No dobra, ale zobaczmy, jak to składanie faktycznie idzie. To się przesuwa tu. To się bierze do góry. A to trzeba odkręcić. Ale teraz... I co, teraz to jeździ na tym kółku, czy nie? A. Okej. Okay. No i teraz to można gdzieś... To pod łóżko nie wejdzie pewnie, no ale zajmuje taki... Nie za dużo miejsca zajmuje, poza tym... Można się uprzeć, że to krzesło jest. Dlaczego ty na tym, Kuba, nie wiosłujesz? Po pierwsze dlatego, że nie napełniłem zbiornika wodą, co teraz uczynię. A po drugie, czy wy se żartujecie? Dlaczego ja mam na tym wiosłować? Ja nie mam o tym pojęcia. Ja zatrudniłem... To złe słowo. Poprosiłem bardzo grzecznie specjalistę. Tu wam muszę powiedzieć, że w zestawie miała być pompa do tego, ale z jakiegoś powodu nie mogę jej znaleźć. Lepiej, żebym znalazł, bo w sumie... To znaczy, to nie będzie mój problem, żeby pozbywać się tej wody, ale gdybym chciał się pozbyć tej wody, to bez pompy jest to niemożliwe. Więc albo jej nam nie dosłali, albo ja ją zgubiłem. Wlałem około 10 litrów wody. Jak widzicie, tu jest max. Nie ma czegoś takiego jak minimum, ale postanowiłem poczekać na specjalistę, żeby mi powiedział, czy to ma jakieś znaczenie, bo jak teraz naleję do maksa, no to później będzie trudno to wyciągnąć, biorąc pod uwagę, że nie mam pompy. Cześć, Michał. Cześć. Pierwsze wrażenia, jak na to patrzysz? No coś nowego, zupełnie nowego, bo w Polsce, czy to jesteśmy profesjonalnymi wioślarzami wyczynowymi, czy bywalcami klubów fitness, to raczej przyzwyczajeni jesteśmy do trochę innej maszyny niż taka. Jest taka jedna standardowa, która jest we wszystkich klubach, prawda? Tak, to jest maszyna marki Concept 2, która no, tak naprawdę jest, tak jak mówisz, jest wszędzie, na wszelkiego rodzaju zawodach, czy to na szczeblu u nas w kraju wojewódzkim, czy na Mistrzostwach Świata, wszędzie działamy na tej jednej maszynie. No dobra, a tutaj jest po prostu wioślarz wodny i ja chciałem cię od razu zapytać, jakbyś mógł podejść od tej strony i powiedzieć mi, czy nalałem dobrze wody. Wiesz co, wydaje mi się, że max powinien być minimum i maksimum i tak naprawdę ilość wody będzie generować nam opór, który będziemy odczuwać w czasie wiosłowania. Czyli to nie najlepiej, że nie mam tej pompy, którą mieli mi dołożyć, bo ta pompa powinna regulować w takim razie opór wiosłowania. No w takim razie nie najlepiej, musisz złożyć reklamację. Okej, no to ja zostawiam taki średni poziom, bo wydaje się, że on jest okej. Ja jeszcze nie siadałem, nie przystosowałem tutaj tych, jak one się nazywają? Podnóżek. Podnóżek. Dobra, nie przystosowałem podnóżków, więc zapraszam ty jako pierwszy. Okej. Okay. Dobrze, więc tak, jeśli chodzi jeszcze o przystosowanie podnóżka, to wiadomo, im wyższy, im większy mamy rozmiar stopy, tym ten podnóżek powinien być tutaj na wyższym stopniu. Ja zazwyczaj sobie daję czwórkę, więc tak sobie też ustawię teraz. Mój rozmiar stopy to jest około 44. A czy możesz powiedzieć, czy to ma znaczenie, w której części, pewnie ma znaczenie, w której części stopy ten pas przechodzi? Tak, najlepiej jest tak naprawdę, żeby był tuż pod linią palców. Od razu powiem, że drążek jest moim zdaniem przynajmniej dość wąski. W standardowym wioślarzu jest on szerszy, przez co ja też ze względu, powiedzmy, u mnie na szerokość barków mogę go sobie szerzej, wygodniej złapać. Tu jest to dość wąskie, więc to taka pierwsza, powiedzmy, dla mnie niedogodność. No dobrze, to startujemy. O, trochę inaczej niż na zwykłym wioślarzu powietrznym. Odczucia są inne, trochę dziwne, tak mówię, w porównaniu do wioślarza powietrznego. Natomiast mam wrażenie, że dla użytkownika, którego nie jest celem startowanie wyczynowe, tylko poprawa swojej kondycji, utrzymanie kondycji, jest to maszyna, która jak najbardziej mogłaby się sprawdzić.
Tutaj widzimy na wyświetlaczu, pokazuje nam podstawowe parametry naszego wioślarza, czyli czas, który spędzamy w czasie wiosłowania, dystans, jaki przebyliśmy, ilość ruchów, które wykonujemy w ciągu minuty, spalone kalorie, to do tego bym nie podchodził na poważnie, bo to zależy oczywiście od osoby, która wiosłuje. Natomiast tak, siedzisko, na którym ja siedzę w tej chwili tutaj, jest bardzo wygodne. Jest miękkie, także nawet w czasie długich sesji, które mogą trwać powiedzmy 40 minut, godzinę i więcej, nie powinniśmy odczuwać bólu w dolnej części kręgosłupa. Co do zasady, opór czuć bardzo dobrze, tak jak też powinno się czuć, tak? Czyli na początku czujemy to na nogach, później przenosimy ciężar na plecy i ramiona. No i tak naprawdę czekam na dalsze pytania. Okej, okay. Pytanie dotyczy stabilności. Mhm. Masz na myśli stabilność tej maszyny, tak? Tak. Na tym podłożu, jakie tutaj mamy, jest absolutnie stabilne. Także myślę, że nie powinna się w żaden sposób tutaj czy chwiać na boki, na pewno nie, może przesuwać to w zależności też od tego, jak mocno byśmy pociągnęli. Pytam o to dlatego, że ta maszyna jest składana na trzy części i myślałem, że może to wpłynąć na stabilność. Nie, wiesz co, generalnie większość ergometrów, z którymi ja miałem styczność, jest w mniejszym czy większym stopniu składana, czy to na dwie, trzy części i nigdy to nie stanowi o stabilności maszyny. Czyli to nie jest taka nowość, że ona jest składana na trzy części? Nie. Znaczy, jeśli na trzy, to może jest to nowość. Że jest w ogóle składana, to nie jest to nowość, absolutnie. No, to się dałem zrobić w konia. No ale dobra. Tak, bo też trzeba pamiętać, że głównie przez okres pandemii mnóstwo ludzi zakupiło ergometry do domów. A ta maszyna jednak po pełnym rozłożeniu właściwie zajmuje bardzo dużo miejsca. To jest około 2 metry długości, trochę wysokości, także jeśli wstawiamy ją na przykład do salonu, no to właściwie musimy wynieść sobie kanapę. Także już dawno producenci sprzętu wioślarskiego, ergometrów, dostosowali koncepcję budowy takiego ergometra do potrzeb użytkowników domowych i te ergometry są na X części rozkładane. Ergometr lepiej kupić, czy jednak chodzić gdzieś używać? Och, to jest bardzo ciężkie pytanie i odpowiedź będzie wieloskładowa, że tak powiem. Spoko. Jeśli jesteśmy freakiem ergometru i chcemy tylko to robić w życiu z takich spraw sportowych, to myślę, że warto by było kupić do domu, zwłaszcza jeśli mamy trochę miejsca, bo w tej chwili ergometry różnego rodzaju, to jest koszt rzędu od 1000-1500 zł, takie podstawowe, do takiego sprzętu już naprawdę profesjonalnego dla wyczynowców, no to jest koszt rzędu 5-6 tysięcy. Natomiast te ergometry, powiedzmy z wyższej półki, te droższe, przy odpowiednim poziomie konserwacji będą z nami przez 10, może nawet więcej lat. Tak naprawdę zawodnicy wyczynowi korzystają z dwóch marek ergometrów tylko i wyłącznie. Także takie dwie podstawowe marki to jest Concept 2, o którym rozmawialiśmy wcześniej i Row Perfect, który no jest jeszcze powiedzmy wyżej, jeśli chodzi o półkę cenową. A takim trzecim najbardziej popularnym ergometrem jest Water Rower, który część z Was może kojarzyć chociażby z House of Cards, na którym wysłał Frank Underwood. No i też trzeba wziąć jedno pod uwagę, że firmy, które je produkują, zajmują się tylko i wyłącznie tym, więc są mocno wyspecjalizowane. Ergometry, które możemy znaleźć na stronach internetowych innych, powiedzmy, firm dystrybutorów sprzętu sportowego, często są produkowane jako dodatkowa linia przy jakichś bieżniach, orbitrekach i tak dalej, więc poziom technologiczny tego sprzętu nie jest aż tak wysoki, ponieważ jest to jeden sprzęt z wielu innych, które są produkowane. Czyli ja dobrze rozumiem, że jeżeli kupić sobie ergometr, to jednej z tych trzech firm, a jak masz zamiar kupić te pozostałe, to może lepiej chodzić na siłownię albo do miejsca, gdzie ergometr jest dostępny? Na poziomie wiedzy, jaką ja dysponuję i z moim doświadczeniem, ja bym tak zrobił. Tak, a tak naprawdę bym celował w ten ergometr Concepta, ponieważ jest to idealny balans między jakością i ceną oraz tym czynnikiem, o którym wspominałem, czyli rozłożeniem inwestycji w czasie.
Morał tej historii jest krótki i niektórym znany. Jeżeli kupujesz ergometr wioślarski, trzymaj się marek uznanych. A ten piękny, drewniany, wodny ergometr składany prędzej niż później stanie się meblem, na którym postawisz kwiatek od mamy. Częstochowa powinna mi dać honorowe obywatelstwo.